Siemano! Dzisiaj będzie vlog treningowy, moi drodzy. Znowu to jest trening dołu. Jakoś tak się złożyło, że ostatnio nagrałam trening dołu. Będzie też trening góry dla tych osób, które proszą o te jakieś, wiecie, sugestie, ćwiczeń, żeby wzmocnić ramiona. To i ręce w ogóle. To tego typu film na pewno będzie, jak tylko znajdę gdzieś moment, żeby Wam nagrać. One mi akurat wypadają we wtorki i czwartki, kiedy jestem najbardziej zajęta, ale może w tym tygodniu coś się uda załatwić. W każdym razie tak, zaczęłam sobie robić część ćwiczeń na jakby osobno na nogi, na jedną nogę, potem na drugą nogę. Zresztą zaraz zobaczycie, że mam lekki problem z utrzymaniem równowagi z ciężarem, ale już jest coraz lepiej. Ten trening był tydzień temu, także już teraz widzę, że jest całkiem spora poprawa, można powiedzieć. Zaczynałam od martwego ciągu, teraz już robię sobie martwy ciąg na 32,5 kg, także jestem mega, mega zadowolona. Tu było 10 powtórzeń i robiłam 5 serii tego ćwiczenia. Mam już poczucie, że jestem coraz silniejsza, coraz stabilniejsza w tym. Trzymam ładnie plecy, wiecie, proste, nic się tam nie garbie, więc czuję, że jest ok. Jeśli chodzi o te obciążenia, parę osób też pytało, to ja teraz po prostu podnoszę sobie tam po jedno, po dwa powtórzenia, a robię mniej więcej tym ciężarem, tak żeby to nie było tak, że co tydzień mi leci ciężar do góry, tylko robię to wszystko takim, wiecie, takim stopniowym gradientem, powiedzmy. Dalej robiłam przysiady. Tutaj robiłam przysiady na jednej nodze. Tu wiem, że taki przysiad chyba jakiś bułgarski on się nazywa. Robi się w taki sposób, że ta jedna noga z tyłu jest na ławeczce. Niestety ja jak położę sobie jedną nogę na ławeczce i próbuję robić te przysiady, to wysiada mi to kolano, na którym stoję. W sensie nie jestem w stanie w ogóle wykonać tego ćwiczenia, bo to kolano, na którym mam oparty ciężar ciała, tak mi boli. Więc znalazłam jakieś tam kilka osób, które robią w taki sposób, że mają właśnie nogę albo na skrzynce niskiej, albo na stepie i robią podobne ćwiczenie i było w porządku, więc mówię, dobra, zobaczę, jak mam tą lewą nogę czy prawą, tą podniesioną właśnie na stepie postawioną, nie na ławce, tylko na stepie, to mogę bez problemu wykonywać to ćwiczenie, więc tego się trzymam i mówię, pracuję nad równowagą, bo jest dosyć kiepsko. Potem były przysiady z ławką. To jest też ćwiczenie, które koleżanka mi podpowiedziała. Ona chodziła na siłowni, właśnie na siłowni pani kazała robić takie ćwiczenie. Coś się plątam, wiecie? W ogóle dopiero wstałam, się zdążyłam pomalować trochę i mówię, pierwszy z rana, zaraz szybko na was nagram film. I potem jest co 10 sekund. No, w każdym razie te przysiady z ławką, one mają też pomóc mi trochę w technice. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy ja wykonuję tak super dobrze, czy nie, ale to za każdym razem Wam mówię, że to, co ja Wam tu pokazuję, to jest tylko, to jest mój dziennik treningowy, tak jakby, nie? Ja się dzielę tym, jak to u mnie wygląda. Absolutnie to nie jest tak, że ja Wam pokazuję instrukcję wykonywania ćwiczeń, bo za mnie, wiecie, żaden instruktor jest. W każdym razie te przysiady na ławce, tam biorę 30 kg, robię sobie 6 powtórzeń i też znowu robię 5 serii. I na koniec robiłam te kaczuszki, które Wam pokazywałam w jakimś poprzednim. Bardzo się polubiłam z tym ćwiczeniem, jest mega, mega fajne. Palą uda po nim niesamowicie i pupa też trochę tam dostaje. W każdym razie teraz w tym treningu robiłam 20 kg razy 12 powtórzeń, czyli tam 6 kroków do przodu, 6 kroków do tyłu. I ogólnie mam wrażenie, że jest duża poprawa w mobilności moich kolan. Nie no, tak się śmieję, ale ogólnie jest tak, że przy tym ćwiczeniu troszeczkę się bałam, że kolana będą mi bolały. Tymczasem jest wszystko w porządku, czuję się jak najlepiej. Dla tych osób, które pytały też pod poprzednim vlogiem, co tam się stało z tymi kolanami, no tak jak mówię, nie do końca miałam rozciągnięte uda. I po prostu tą rolkę zaniedbałam też trochę, w sensie nie rolowałam się tak porządnie, jak powinnam. No i niestety zaczęło boleć mnie kolano właśnie dlatego, że te powięzi były jakby, no nie wiem, nie jestem fizjoterapeutą, też jest mi ciężko wytłumaczyć, ale chodzi o to, że miałam tak spięte udo, że po prostu zaczynało ciągnąć kolano i dlatego bolało mnie kolano, nie dlatego, że coś się stało ze stawem. Także teraz przykładam jeszcze 10 razy większą wagę do tego, żeby zdecydowanie porządnie się rozciągać i rolować się po każdym treningu, przynajmniej tam przez chwilę. Także no, jest na razie dużo, dużo lepiej. Ja się czuję super, mogę dalej ćwiczyć. Zresztą, co teraz uczynię? Pójdę i przebiorę się w moje normalne jakieś, znaczy normalne, to jest normalna bluzka, ale pójdę się przebrać w ciuchy jakieś tam na trening i dzisiaj robię
dwa treningi, bo dzisiaj muszę zrobić trening góry i trening dołu. Takie zrobię, więc nie wiem, dwugodzinne FBW, bo w przyszłym tygodniu nie będę miała czasu, bo wyjeżdżam. Także no mam nadzieję, że się uda jakoś to, wiecie, żeby to ładnie i płynnie mi przeszło. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to jest, nie wiem, chociaż dla jakiejś jednej osoby motywacja, żeby ruszyć tyłek dzisiaj. Jeżeli lubiliście jakiś trening, albo w ogóle zaczęliście, nie wiem, chociażby robić spacery dłuższe, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Mnie to też motywuje, żeby, wiecie, nagrywać dla Was takie filmy. Ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!